Także to tutaj jest ta szkoła na Saskiej Kępie, gdzie moja koleżanka Bożena Rossa, polskie w Polsce, prawda, dzieci uczyła, że Bóg to Jahwe, że Bóg to Jehowa. I co z tego, proszę Państwa, jak imię Boże w ogóle z Biblii zostało wyrzucone, drugie przykazanie też, usuwanie świętości. Proszę się przejrzeć na planszy, to co u nas w radiu, TFM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Jeśli chodzi o tę szkołę, to widzicie Państwo, że w tej szkole to ciągle mają jakieś wycieczki. Nawet dzisiaj czwartek to jeszcze jest, będzie odjazd, zaraz autokar przyjedzie. Autokar za autokarem, Państwo zobaczą. Biblii nie znają, prawdy nie znają, nic nie wiedzą, a na wycieczki dzieci chcą jeździć, no bo to dzieci chcą jeździć, proszę bardzo. Autokar być może to już ten się podstawi. I to trzeba dużo płacić, bo to wiecie Państwo, trzeba bardzo dużo płacić. O ile dzieci przyjeżdża. I ciągle ta szkoła wycieczkowa. Także wiecie Państwo, nawet przez czytanie ksiąg też nic może nie być, prawda? Buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, TOK FM, Euroconchita, Barbie Baby Langstrom Extra w Polsce. Tutaj jest też Starzyński, pomnik Starzyńskiego, a jesteśmy właśnie, tak jak Państwo widzą, na ulicy Saskiej. Dzisiaj w wielu galeriach żeśmy były, nasza firma Google była w wielu galeriach i na Chorzej 40, ale tam wiecie Państwo, no klimat, że same stare baby moherowe, dziad na dziadu, gad na gadu, żebrak na żebraku. Tutaj lepiej, żebyście Państwo się przyjrzeli historii bardzo ciekawej. Tutaj Niemen się przecież uczył i mówił, że człowiekiem gardzi człowiek. No gdzie? No to właśnie dlatego, że ludzie, pomimo że są uczeni, nic nie potrafią, nic nie wiedzą. Gardzą sobą, kaszlą wtedy, kiedy są zdrowi, pochrumkują, breszą i kopcą. No bo pety kopcą, to wiecie Państwo, żółte pazury mają. Nieładnie wyglądają i są ambitni, przeambiceni. I te grube baby, proszę Państwa, w galerii plakatu na Chorzej 40, to co one muszą żreć takiego, że one takie tłuste są. Tłuste, to więc Janek Witek jak żył, powiedział, taka tłusta baba albo ta rysia tłusta, to fura mięsa. Jaka to jest aktorka? Ale widzicie Państwo, w Polsce mamy takie workowate baby. No, grube i tłuste, a jeszcze na dodatek to i durne.